Serwus, dzień dobry, ja jestem Wilki, to kolejny superancki odcinek na moim kanale i dzisiaj widzowie Mikołajki, więc z tej okazji oczywiście wszystkim chciałabym złożyć wszystkiego superowego i wesołych świąt. Nie wiem w ogóle, co się składa w Mikołajki, ale nie wiem, no dużo prezentów, fajnego Mikołaja i żeby się tam wszystko wam się układało. Nie wiem, słuchajcie, nie umiem życzenia, okej? Okay? Chciałabym przynajmniej, żebyście ten, wy mi na przykład dali baby prezencik, ale taki mały prezencik, czyli łapkę w górę, widzowie. Serio, jeżeli mi zostawicie takie super prezenty, będę najszczęśliwszą osobą na świecie dzisiaj. Także bardzo serdecznie proszę o łapkę, wtedy to będą moje ulubione mikołajki i w ogóle najlepsze mikołajki na świecie, więc bardzo proszę i bardzo dziękuję, jeżeli już to zrobiliście. I zapraszam na Instagrama, TikToka, wiadomo. I słuchajcie, na moim vlogowym kanale taki odcinek super wleciał, ponieważ tam, na tym vlogowym odcinku, przebrałam się za świętego Mikołaja i wręczyłam prezenty moim przyjaciołom. Także za godzinę będzie ten odcinek o 15:30, także wbijajcie koniecznie i serio, myślę, że warto oglądać ten super materiał, ponieważ było trochę wstydu, było trochę cringe'u, no ale myślę, że mega fajnie wyszło, także wbijajcie koniecznie. A my, słuchajcie, możemy oczywiście zaczynać dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, mam czapkę Mikołaja w realnym życiu. Jeszcze w Minecrafcie nie mam mikołajkowego skina, ale obiecuję wam, że od jutra będzie mikołajkowy skin, taki mikołajowy i w ogóle tutaj na Palionowie naprawdę dużo się zmieniło, jak widzicie. Jakieś laski tutaj w ogóle są i tak dalej. Widzę, że tutaj, no po prostu święta pełno parą, prawda, widzowie? Za niedługo będą święta, więc naprawdę git. I co, słuchajcie, chciałam powiedzieć, że najpierw, słuchajcie, lecimy otworzyć kalendarz adwentowy, a potem lecimy do Palionki, ponieważ umówiłam się z nią na rozmowę o pracę. Nie będę w końcu bezrobotna, tylko będę normalnie pracować, widzowie. Czajcie to? Prawdopodobnie, o ile dostanę tą pracę, to wszystko zależy ode mnie. Więc tak, dzisiaj, widzowie, 6 grudnia oczywiście Mikołajki otwieramy, no i mamy 48 netherite'u! O kurde, o kurde, o kurde, widzowie. To są, ten mikołajkowy prezent jest mega OG. Co prawda czasami dostaję mega kiepskie prezenty w tym kalendarzu, ale ważne, że 48, słuchajcie, netherite'u, ja nie mogę. Jaki w ogóle sztos? Dobra, mam nadzieję, że słuchajcie, na 24 grudnia będzie jeszcze lepszy prezent, na przykład 46 taków diaksów. To by było super całkiem, ale dobra, nieważne, widzowie. Ważne jest to, że lecimy do Palionki teraz, no i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Trochę się oczywiście stresuję, no ale mam nadzieję, widzowie, że będzie git ogólnie. Na to liczę, widzowie, na to liczę, więc trzymajcie kciuki. Jeżeli zostawicie tej łapkę, to podobno na 100% dostanę, słuchajcie, tą pracę i będzie ona bardzo fajnie płatna. Więc proszę, widzowie, zostawcie łapkę, ja potrzebuję tych pieniędzy na utrzymanie. I na prezenty, okej? Okay? Ostatnio już się wykosztowałam na prezenty, więc przydałoby mi się. Widzę, że jest choinka, kurde! Lol, co tu jest? Zamarznięta w ogóle fontanna, choinka wielka, pięknie, pięknie wszystko tutaj to wygląda. No laseczki tutaj są naprawdę superancko, dobra. Palionka tam widzę, że gdzieś lata, dobra, idziemy. Halo, halo, Palionko, witam! Cześć! Jak tam się czujesz? Widziałam kwestionariusz, dziękuję, że pytasz. Ja czuję się, no właśnie, lepiej niż ostatnio. Super. Ale no szukam osoby, która by się mogła zająć moim dzieckiem, prawda? Tak, 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 rozumiem, rozumiem. Jestem, przyszłam właśnie, rozmowa o pracę. No masz 20 lat. No nie masz dzieci, dlaczego nie masz dzieci? Co to ma być? No bo mam 20 lat i po prostu najpierw... No ale jak jesteś dzieckiem, jak nie masz własnego dziecka, co? No ale miałam kiedyś. Powiedz mi, bo tak fajnie wszystko tutaj jest napisane, ale czy ty masz może jakieś młodsze albo starsze rodzeństwo? Tak, mam młodsze rodzeństwo, młodszą siostrę, 5 lat różnicy, zawsze się nią opiekowała, lubiła mi jedzenie w ogóle, wiesz. Dobra, no kontakt z dziećmi, cool, co to znaczy? Proszę rozwinąć, pani. Dobrze, więc tak, kontakt z dziećmi jest bardzo cool, dlatego że, prawda, ja tutaj, ten, pracowałam w takiej kiedyś pracy z dziećmi i w ogóle też byłam, ten, jako wolontariusz i pracowałam z dziećmi, które były na przykład chore i wiesz, jakby tak tutaj, no ten, proszę. Jestem ten, no super, mam super. Okej, okej. No, nie jest źle, mogła być lepiej, ale na razie mi się podoba, czekaj, bo musimy w ogóle odpowiednie miejsce znaleźć na wywiad, a nie gdzieś tutaj, masz rację. W ogóle przy drodze, czekaj, gdzie takie dobre miejsce na wywiad można nie by mam było pojęcia, nie mam pojęcia totalnie. Może w piecyku, o, w piecyku, chodźmy do piecyka, tutaj. Okej, dziwne miejsce, ale spoko, to jest jakiś test? No co, no może wolałabyś, nie wiem, w basenie, może my w basenie o, też... O, spoko, rozmowa o pracę w basenie, czemu, no, jak najbardziej, myślę, że to jest bądźmy super rozmowa o pracę. Szablonowi. Dobrze, dobrze. Super opcja. Mam pomysł, mam idealny pomysł. Nawet. No. W sumie mogłabym. Och, czekaj chwilkę. Zrobimy tak. Pyk. Stara, co kurde, tutaj teraz biuro robię w ogóle w basenie. Nice, fajna rozmowa o pracę. A czekaj sekundkę, zaraz. Jasne, jak najbardziej czekam, W tej chwili mogą widzowie łapki zostawiać, jeżeli ktoś się. Co to ma być? Proszę usiąść, będziemy rozmawiać. Nie wytrzymam. Ej, dobra, czekaj, muszę tutaj odwrócić. Dobra, już. Okej. Na łódkach. Więc tak, kontakt w dzieci fajny, za
zabawy dla dzieci, no fajne, fajne zabawy, widzę, dużo napisałaś, więc lubisz się bawić, to bardzo miłe. A to whisky jakieś, widzę, też umiesz, chociaż ja tam nie umiem śpiewać, to dobrze, bo to powiedziesz, ty śpiewała, to bardzo fajnie. I teraz, no w sumie fajnie to nawet wygląda, no ale nie wiem, czy ja cię w sumie zatrudnię, bo tak... Excuse me? Jaka jestem? Podejrzana jesteś. Czemu? W ogóle dlaczego wysłałaś ten kwestionariusz, co? Jaki no bo... był twój cel? Jaki jest twój motyw? Dobra, więc tak, ogólnie rzecz biorąc, no oczywiście wiesz, nie będę cię okłamywać, tutaj ważne są również pieniądze w tym wszystkim, prawda? No ale ogólnie to wydaje mi się, że jest to praca, która spełniłaby moje po prostu marzenia o zostaniu opiekunką dla dzieci. Zawsze chciałam robić coś dobrego i wydaje mi się, że pomoc innym, niesienie pomocy innym jest bardzo ważna w naszych życiach, więc ogólnie to dlatego. No i też oczywiście chcę się rozwijać. No tak, 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 w ogóle. Ej, czy ty słyszysz teraz, że coś się tutaj pali? Tak, słyszę i trochę mnie to przeraża. Na dole. Co tam na dole jest? Tak, na dole się właśnie pali, ale to nieważne. Okej. No dobra, no. Tak naprawdę, jeśli mam być szczera, no to nie zatrudniłabym cię jako nianka. A. Ale w sumie, no chyba nie ma lepszej osoby na Pajonowie, więc możemy się tak ugadać, ale no muszę więcej szczegółów tutaj o ciebie poznać, więc między innymi takim szczegółem będzie, kiedy ty masz wolne i kiedy byś się mogła opiekować tym dzieckiem. No słuchaj, ja myślę, że ten, że na przykład od poniedziałku do piątku, czasami w weekendy i w godzinach po prostu, prawda, nie wiem, 8:00, 14:00. No dobra, czyli jesteś w sumie bardzo dostępna. Tak, tak. Więc to dobrze świadczy. Tak jeszcze zastanawiam się, no dobra, a tak w kwestii pieniążków, to ile byś chciała zarabiać? Słuchaj, no powiedz tak, z tego, że to ty jesteś moim pracodawcą, to no musisz się powiedzieć po prostu, ile byś tutaj chciała, prawda, mi dawać, ile jesteś w stanie, ponieważ nie wiem, ile jesteś w stanie, też na przykład, wydaje mi się, że Steve również powinien się dokładać do tego wszystkiego, więc no... O tak, 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 właśnie, musiałabym się zapytać Steve'a jeszcze, czy na pewno to jest dobry pomysł, czy może on nie ma jakiejś innej rozumiem. Na niańkę. No ale jak na razie wydaje mi się, że przyszłeś taki wstępny test i można powiedzieć, że jestem skłonna ciebie zatrudnić jako taką niańkę. Dobra, bardzo się cieszę, ale tak sobie tak wiesz, tak plus minus, ile jesteś w stanie ofiarować mi tutaj zielonych za godzinę? No za godzinę? Z zielonych? Co? Ja myślałam, że to za dzień, 2 zielone maksymalnie. Okej, 2 zielone, 3 zielone za dzień. Co? No, nie, minimum. To jest za dużo. Ale słuchaj, ja tutaj te 3 zielone, dlatego że na przykład czasami, nie wiem, jak będę zabierać dzieci na lody, do muzeum, prawda, kino i tak dalej, to wiesz, wszystko tutaj. Wiesz, o co chodzi? No w sumie. No racja, trzeba się zajmować dziećmi. To zróbmy tak, na razie będziesz dostawała 2, jak się dobrze spiszesz, to dam 3, a nawet no pomyślimy o 4. No dobra, okej, okay. A powiedz mi, gdzie w ogóle te dzieci będą miały... Dziecko, w sensie, nie dzieci, nie wiem, czemu mówię dzieci. Gdzie to dziecko będzie miało, wiesz, gdzie ja mam mieć, gdzie ja mam pracować? Czy to u ciebie, czy to gdzieś u Steve'a, czy tak, co? Tak, 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 generalnie u mnie, chodź, pokażę ci, bo ty chyba nie widziałaś tego domku, nie? Nowy dom masz jakiś. Nowego, nie widziałaś? Tak, Szczepcy nawet go budował, o. Nie mówił ci nic? Nie, wiesz co, nie gadaliśmy ostatnio. A no proszę. Nie wiem, no. Czyli domek, chodź, mówisz, że masz. Trochę daleko, tak, aha. Będziesz musiała tam podejść, bo tam prawdopodobnie będzie mój dzieciaczek. Słuchaj, cały to czas. Może w takim razie kolejne zielone za transport, bo wiesz, fajerwerki nie są tanie, nie? Tak! No. No, fajerwerki, to no, to już dostajesz fajerwerki i masz tutaj te fajerwerki używać. Okej, okay, dzięki. 30 fajerwerek. Proszę tutaj nie próbować ciężarnej kobiety oszukiwać. Ale ja nie oszukuję na pieniądze w ogóle ciężarnej kobiety, nie wiem, o co tutaj chodzi. No. Absolutnie, no, nigdy mi to do głowy nie, skądże, nie? Skądże. Ja takie numery nie pójdę. Nie. O, i jaki ładny. No powiem ci, że super jest, no. Mega. Super jest, mi też się podoba. Ej, ekstra, serio, powiem ci, że tak pasuje do ciebie i Steve'a. Wy tu będziecie razem no mieszkać? No dziękuję ci bardzo, tak, bardzo ci dziękuję, Emilia. Chodź sobie zobaczyć w środku, jak to wygląda. Ale no, lepiej, żebyś się zaznajomiła tutaj z wszystkim. Aha, no masz rację. Tutaj jest lodóweczka, jedzonko, piecykni, kuchnia generalnie. Najważniejszy pokój to jest tutaj, tutaj jest pokój dziecka, chodź. Tutaj będzie popasek. Okej, dobra, rozumiem. Czemu jest niebieskie łóżko, a co to jest za przejście? No nie wiem, tak po prostu, tak żeby pasował. Tutaj jeszcze niczego nie mamy, ale będzie plac zabaw. No dobry pomysł, no.
No i co jest to takiego ciekawego w sumie? Poczekaj. Tutaj chyba coś jeszcze. Chwilka. Tutaj jest magazyn, jakbyś chciała zobaczyć, o tak wygląda. Dobrze, no. Tutaj masz skrzyneczki, też taki mały magazyn. Tutaj łazieneczka, taka ładna, jakbyś chciała skorzystać z toalety. Dobra, git. A na samej górze sypialnia moja i mojego chłopaka Steve'a. O, żeby wykręciło, to już jest tak oficjalnie w takim razie razem tak, w ogóle. Aha. No, wow. Może tak powiedzieć. Wow, no to nieźle w takim razie, no nieźle się tam... Możesz być zaskoczona, no ale wiesz, no, tak jakoś wyszło. Okej, a szczęśliwa jesteś z nim? Jestem, oczywiście, że tak. No to jest najważniejsze. Bardzo mi się dobrze z nim żyje, no fajnie, tylko czasem mnie to denerwuje, no troszeczkę ma swoje wady, ale jestem w stanie to zaakceptować. A zapaliony mnie tęsknisz może? Nie, nawet nie wymawiaj tego imienia. A proszę, przepraszam, tfu. Wybacz, przepraszam, dobrze, przepraszam. Bardzo przepraszam. Bardzo ważne, żebyś właśnie nie mówiła nic o palionie temu dziecku, bo on nie może się od dziecka nauczyć właśnie takich słów jak palion, bo on go, no źle się będzie wychowywał. No dobrze. Tak go nauczysz o palionie. No okej. Okay. Więc słówka o palionie przy moim dziecku. No i to chyba tyle. Chciałabyś coś jeszcze wiedzieć? Nie, myślę, że to wszystko, słuchaj. Bardzo dziękuję za tą, za pracę w ogóle, za otrzymanie tej... Super, naprawdę, spoczekaj, dzięki wielkie. Jak wiesz, jeszcze ci dam znać, kiedy zaczniesz swoją jasne, pracę, bo jasne. Jak się urodzi dziecko, to tam nie wiadomo. Dobra, no to dobrze, to bardzo, dzięki, trzymaj się, palionka. Fajny. Jak czegoś byś potrzebowała też, to wiesz, nie dawaj znać. Miej się dobrze, pa, palionko. Hejo. Dobrze, widzowie, mamy pracę, tak jak mówiłam. No i co prawda nie mamy 20 zielonych za godzinę, niestety, no ale myślę, że dwa, ale przy dobrych wiatrach 3 zielone za dzień. To jest całkiem dobra, widzowie, opcja, więc mam nadzieję, że no wszystko się fajnie uda. No trochę przykro mi, bo w sumie teraz widzę ten dom i palionka, Steve, wiecie o co chodzi, tak nie mogę się tego przyzwyczaić. Strasznie po prostu dziwne jest to wszystko, no ale okej, widzimy się, widzowie, jutro. Trzymajcie się ciepło i pa, pa, pamiętajcie, żeby wyjść na kanał vlogowy. Hejo!